Pierwszym naszym gościem jest pan Waldemar Kraska, oczywiście lekarz, wiceminister zdrowia, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze, panie senatorze, panie doktorze. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Szanowny panie ministrze, wczoraj taka... Cztery kolejne liczby naturalne, 1, 2, 3, 4, 1234 przypadki zakażenia, czyli skala tego już jest objawem czwartej fali. Czy zna pan dzisiejszą liczbę i mógłby podać naszym słuchaczom ewentualnie? Panie redaktorze, no tak, czwarta fala stała się faktem. Ta wczorajsza liczba, przekroczyliśmy 1000 tych przypadków, o tym już mówiliśmy od tygodnia, że to pewnie nastąpi. Rzeczywiście nastąpiło. No dzisiaj rzeczywiście też mamy powyżej 1000 nowych przypadków, 1208, czyli ten trend wzrastający zdecydowanie już w tej chwili się utrwalił. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to jest wzrost o 24%. Także niestety, i ta liczba jeszcze bardziej mnie martwi, 27 osób niestety zmarło. To są liczby, które powinny nam, tym osobom, które są jeszcze niezaszczepione, które wahają się, aby się zaszczepić, uzmysłowiły to, że to może dotyczyć każdego z nas. Każdego z nas, każdego z naszych bliskich, że możemy trafić do szpitala, możemy umrzeć. Więc no myślę, że tutaj te osoby, które się wahają, które nie chcą się zaszczepić, w tej chwili powinny się udać do punktów szczepień, aby przyjąć tą szczepionkę. To jest jedyna broń, która może nas powstrzymać przed dużym efektem czwartej fali. No właśnie wspomniał pan minister o tych wzrastających liczbach hospitalizacji. To chyba przekroczyło już 1500. Czy ta liczba będzie rosła i czy my jesteśmy przygotowani na szybki wzrost liczby hospitalizacji, szczególnie w tych rejonach, gdzie jest największy przyrost nowych zakażeń, czyli lubelskie, podlaskie i podkarpackie? No rzeczywiście, panie rektorze, ta liczba hospitalizacji już przekroczyła nawet 1600. Na dzień dzisiejszy to jest 1614 osób, które są hospitalizowane. W ciągu ostatniej doby przybyło 48. Ja szczególnie podaję te liczby nie żeby zanudzić słuchaczy, ale żeby uzmysłowić, że jednak codziennie tych pacjentów niestety przybywa. Także przybywa pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. 172 osoby w tej chwili przebywa. W ciągu ostatniej doby przybyło 7. No to są osoby, które mogą tą walkę niestety z koronawirusem przegrać. Ale to, co pan rektor powiedział, no te województwa, w których ten poziom zaszczepienia jest najniższy, także pokazują dużą zajętość łóżek tak zwanych covidowych, czyli łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. Tutaj oczywiście przoduje województwo lubelskie. W tej chwili na tą chwilę mamy tam zajętych 50% wszystkich łóżek, które na dzień dzisiejszy przeznaczyliśmy dla tych pacjentów. Na drugim miejscu jest województwo podkarpackie, 41%, podlaskie 32%. Czyli te województwa, które najsłabiej się wyszczepiły, których mieszkańcy niestety najmniej poszli do punktów szczepień, także pokazują, że ci pacjenci, i to praktycznie w 100% niezaszczepieni, trafiają do szpitali. Na dzień dzisiejszy mamy w Polsce przygotowanych 6400 łóżek. Tych łóżek mi się na tą chwilę wystarcza, ale w ciągu 2-3 dni możemy tą ilość podwoić. Ale no nie chciałbym, żebyśmy te łóżka przeznaczali dla pacjentów z COVID-19, jednocześnie zabierali te łóżka pacjentom, którzy potrzebują pomocy z innymi schorzeniami. Dlatego no, wszystko jest w naszych rękach. Ja to powtarzam jak mantrę od początku pandemii. Jeżeli będziemy rozsądni, będziemy mądrzy, to tych łóżek nie będzie nam potrzeba. Mhm. I są różne opinie, bo to trudno powiedzieć o informacjach, bo tu trochę się informacjami manipuluje, przeciwnicy szczepień w szczególności, o tym, jaki odsetek hospitalizacji dotyczy osób zaszczepionych, bo podaje się ten przykład, że proszę bardzo, zaszczepieni też chorują, ale jaki to jest odsetek? Ja czytałem o
danych, które mówią o odsetku poniżej 1%. Tak, rzeczywiście, to oscyluje wokół 1%, nawet poniżej. I nawet te osoby, które są zaszczepione i trafią do polskich szpitali, bo mamy takie informacje, zdecydowanie łagodniej przechodzą ten okres zakażenia koronawirusem. Inaczej przechodzą niż osoby, które nie są zaszczepione, a praktycznie nie ma osoby, która by zmarła, jeżeli była wcześniej zaszczepiona. Z tym się wiąże także sprzeciw wciąż części osób i polityków wobec szczepień, a szczególnie wobec przywilejów, które mogłyby być zastosowane w stosunku do zaszczepionych, bo przywileje i restrykcje są rozpowszechnione w Europie, szczególnie we Francji, ale wedle badania, które publikuje dziś Rzeczpospolita, aż 24,8% pytanych Polaków nie chciałoby żadnych restrykcji dla zaszczepionych. Co zatem z tym zrobić? Tak, panie doktorze, ja też dzisiaj widziałem, że pozwolę tę ankietę, ale widzimy także, że zdecydowanie większość Polaków chce się szczepić i chce te szczepienia przyjmować. No, to jest jakby bardzo pocieszające, ale myślę, że jeżeli ten poziom wyszczepienia będzie na takim poziomie, że osiągniemy tą populacyjną odporność, wtedy tych restrykcji nie trzeba będzie stosować. Tylko, panie ministrze, to jest daleka droga, bo pan minister Niedzielski, mówicie o poziomie 80% jako tym, który daje taką prawie pewność odporności populacyjnej, natomiast ten odsetek w Polsce jest bliższy 50%, a nie 80%. No tak, panie doktorze, tylko że to jest wszystko na wyciągnięcie ręki. Mamy szczepionki, mamy mnóstwo punktów, gdzie możemy to wykonać. Wystarczy tylko po prostu wejść do tego punktu i się zaszczepić. No to jest tak banalnie proste. Myślę, że ja od początku pandemii staram się do tego przekonywać, pokazywać dowody naukowe, dyskutować merytorycznie. Nie chciałbym i nie jestem zwolennikiem przymusu szczepień, bo myślę, że jednak nasze zdrowie i życie powinno być dla nas największą wartością. Może o tym chwilami zapominamy, ale jeżeli zobaczymy osobę, która z naszego sąsiedztwa zachoruje, która także może niestety umrzeć, to jest czynnikiem, który powoduje, że idziemy do tego punktu szczepień. Ale po co aż tak dużej traumy? Idźmy tam z tego przekonania, że to jest dla nas naprawdę bardzo korzystne. Jest jeszcze jeden problem, którym się manipuluje, to znaczy zarażanie przez osoby zaszczepione. Jak to wygląda z tym, że osoby zaszczepione mogą też zarażać inne osoby? Czy to jest powszechne, czy to jest marginalne? Znaczy, panie doktorze, no myśmy też zapomnieli o tych trzech podstawowych zasadach pandemii, które nas obowiązywały, czyli ten dystans, ta maseczka, ta dezynfekcja. Jak spojrzymy w tej chwili na polskie ulice, polskie sklepy, ja czasem robię zakupy i jestem praktycznie jedyną osobą chyba, która jest w sklepie w maseczce. No to powoduje, że ta transmisja tego koronawirusa w dalszym ciągu jest. Osoby, które są zaszczepione, oczywiście też przez pewien krótki czas mogą przenosić tego wirusa, ale jeżeli będziemy przestrzegali... Ale krótki czas tuż po zakażeniu się? Tak powiadają eksperci, że to nie jest już taki duży ładunek wirusa, który jest u osób niezaszczepionych, ponieważ to nasza odporność dość szybko neutralizuje tego wirusa, ale oczywiście też możemy być tymi nosicielami, to głównie niebezpiecznymi dla osób niezaszczepionych, czyli też jeżeli jesteśmy zaszczepieni, przestrzegajmy tych trzech podstawowych zasad. Eksperci z tego międzywydziałowego zespołu ekspertów, między innymi matematyków Uniwersytetu Warszawskiego, przewidywali, że 27 września osiągniemy 1250
50 nowych zakażeń. Dwa dni później osiągnęliśmy prawie tyle, bo 1234. I oni rysują dwa scenariusze. Taki pesymistyczny, w których zakażeń może być 30 tysięcy nowych dziennie, i taki optymistyczny, w którym górną granicą są 3 tysiące. Czy ten scenariusz zależy wyłącznie od szczepień? Na pewno nie tylko od szczepień, panie rektorze, także od naszego zachowania, od naszej mobilności. My także korzystamy z różnych prognoz, które do nas spływają. Ja osobiście polegam głównie na tych prognozach, które są dość krótkie, czyli 2-3 tygodniowe. I tutaj bym bardziej patrzył z perspektywy zajętości łóżek, czyli wydolności polskiej ochrony zdrowia, niż dziennych nowych przypadków. I ta najnowsza prognoza, która jest nam przedstawiona na połowę października, przewiduje, że zajętość łóżek będzie na poziomie około 3,5 tysiąca. Ona jest zdecydowanie już gorsza niż ta poprzednia, ponieważ tych łóżek jest zdecydowanie więcej. Więc tutaj jest to niebezpieczeństwo, że ta kulminacja, różnie określana w tych prognozach długoterminowych, może nastąpić albo na początku listopada, albo w trakcie tego miesiąca, więc tutaj musimy naprawdę być bardzo czujni, ale tak jak podają wszystkie te ośrodki, które przygotowują ten prognoz, wszystko będzie zależało od ilości osób, które się zaszczepią. To jest jakby główny czynnik tych prognoz, ilości nowych zakażeń. Mhm. Pan profesor Maciej Banach z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi mówił bodaj wczoraj w mediach, że wkrótce może być kilkanaście tysięcy zakażeń dziennie. Czy to jest realne i co oznacza to wkrótce? Myślę, że to są kilka tygodni przed nami, około 3 tygodni. Być może niektórzy prognozują, że to będzie 5 tysięcy dziennie. Ale ja jeszcze raz powtarzam, dla mnie to nie jest aż taki ważny parametr. Ważny parametr, ile osób z tej grupy trafi do szpitali, ale muszę także powiedzieć, że coraz młodsi pacjenci są w tej chwili zakażeni koronawirusem i także coraz młodsi są niestety pacjentami oddziałów intensywnej terapii. No właśnie, czy szkoły to jest źródło zakażeń? Tak twierdzą na przykład ci, którzy zbierają dane z Izraela, że w szkołach mimo zaszczepienia części dzieci było to źródło zakażeń. Czy w Polsce jest też takie niebezpieczeństwo i czy z tym się wiąże propozycja, żeby szczepić też dzieci poniżej 12 roku życia? No rzeczywiście od początku pandemii ta dyskusja jest, czy szkoły są właśnie tym czynnikiem roznoszenia koronawirusa. Ja uważam, że to nie sama szkoła, tylko ta mobilność, która jest związana z tym dojazdem dzieci do szkół, przemieszczaniem się ich rodziców, te kontakty powodują, że tych nowych przypadków może być więcej. Na pewno dobrą informacją jest to, że ponad 70% w polskich szkołach nauczycieli jest zaszczepionych. To jest bardzo dobry efekt. Także młodzież się szczepi. Czekamy w tej chwili na rekomendacje Europejskiej Agencji Leków, jeżeli chodzi o szczepienie dzieci młodszych, czyli poniżej 12 roku życia. Takie rekomendacje jeszcze w tej chwili nie ma, ale myślę, że te szczepienia także dla dzieci, dla młodzieży są bardzo ważne, żeby one także tego wirusa nie przenosiły. To może ostatnie pytanie. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że dobowy potencjał testowania to jest trochę ponad 190 tysięcy testów. Czy każdy z ulicy może wejść się przetestować, czy trzeba mieć skierowanie, rozpoznanie lekarza rodzinnego? Znaczy w tej chwili już mamy potencjał ponad 200 tysięcy testów tak zwanych genetycznych, tych PCR-ów możemy wykonać w ciągu doby, ponad 300 laboratoriów może wykonać, ale oprócz tego skierowaliśmy 2 miliony testów, tak zwanych szybkich testów, testów antygenowych, które są w poradniach lekarzy rodzinnych, w szpitalnych oddziałach ratunkowych, w izbach przyjęć. Czyli praktycznie możemy ten test sobie wszędzie wykonać. Oczywiście na test PCR-u trzeba mieć skierowanie. To oczywiście bardzo prosto uzyskać albo przez infolinię, albo przez kontakt ze swoim lekarzem rodzinnym. Naprawdę testujmy się, to jest bardzo ważne. To niech to będzie puenta naszej rozmowy. Pan doktor Walczyński
Waldemar Kraska, czyli i lekarz, i wiceminister zdrowia, a także senator Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję bardzo.